Uwaga! Ten film może zawierać treści polityczne. Zaczynamy kolejny film Zapraszamy do metra z wmurowania kamienia węgielnego na STP Karolin. Zapraszamy do metra. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod stację techniczno-postojową wieńczącą drugą linię metra. Jesteśmy na Karolinie. Są dziś z nami Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry Państwu. Jest z nami również radna Śniegocka Goździ, która reprezentuje Radę Miasta Stołecznego Warszawy w dniu dzisiejszym. Witamy serdecznie. Jest również zastępca burmistrza Bemowa, pan Jakub Grędziak. Jest również prezes metra warszawskiego, pan Jerzy Lejk. Witamy wszystkich zebranych gości, a także reprezentację wykonawcy inwestycji, czyli firmy Gulermak. Panie prezydencie, przekazuję głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj się tutaj spotykamy na stacji techniczno-postojowej Karolin i będziemy wmurowywali dzisiaj ten akt erekcyjny, dlatego że kontynuujemy rozbudowę metra, bardzo się z tego cieszę i ta stacja techniczno-postojowa była bardzo potrzebna i będzie bardzo potrzebna do obsługi drugiej linii, ale również do obsługi tego pierwszego etapu trzeciej linii, którą niedługo, mam nadzieję, zaczniemy projektować. I dlatego bardzo się cieszę, że tutaj będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak ta budowa postępuje, bo przez cały czas, mimo niesprzyjających warunków, coś się tutaj dzieje, mimo że mamy wreszcie zimę w Warszawie. Rozbudowujemy to miejsce, ono rzeczywiście jest bardzo duże, dlatego że tutaj będzie bardzo wiele funkcji potrzebnych do tego, żeby je rozbudowywać. Oczywiście tutaj dotrze sieć podziemna samej kolejki, natomiast potrzebne są również to zaplecze, potrzebne jest warsztatowe, zaplecze gospodarcze, a to wszystko na 30 hektarach terenu, więc ta stacja postojowa jest naprawdę duża i ta inwestycja jest imponująca. Drodzy Państwo, równocześnie budujemy ten ostatnią fazę i ostatnie stacje drugiej linii metra, Lazurowa, Chrzanów i Karolin. To ostatnia faza, ostatni etap drugiej linii metra, kolejne 4 kilometry. Myślę, że za 3 lata, w 2026 roku, zakończymy budowę tego odcinka. Zresztą tutaj za rok zaczną się już prace, które będą łączyły tunelem te wszystkie stacje metra. Zresztą będziemy Państwa o tym dokładnie informować. Zresztą na całym odcinku, tym ostatnim M2, trwają prace budowlane. Drodzy Państwo, po zakończeniu budowy tych trzech linii mieszkańcy Bemowa, dosłownie tej części miasta, w 20 minut będą mogli dojechać do centrum miasta. Zresztą również mieszkańcy pobliskiego Żarowa Mazowieckiego będą mieli znacznie łatwiejszy dojazd do centrum miasta. Sieć metra będzie liczyła 46 km z 42 stacjami. Natomiast oczywiście to nie jest koniec, dlatego że mam nadzieję, że za kilka tygodni będę mógł Państwu zaprezentować nowe rozwiązania komunikacyjne, również decyzje dotyczące trzeciej linii metra i już fazy projektowania. Miejmy nadzieję, że prace będą mogły się rozpocząć nad trzecią linią metra w 2027 roku, a zakończyć roku w 2030. No, mamy dobre wiadomości z Brukseli, dlatego że wygląda na to, że przynajmniej pierwsza transza KPO zostanie odblokowana, 5 miliardów. Miejmy nadzieję, że w związku z przywracaniem praworządności w Polsce pieniądze unijne w ogóle zostaną w całości odblokowane i również całe KPO popłynie do Polski. I że właśnie tego typu inwestycje w niskoemisyjną energię, w niskoemisyjny tabor i komunikację miejską będą mogły być wspierane przez Unię Europejską, tak żebyśmy mogli budować trzecią linią metra i rozbudowywać tę sieć w Warszawie i żeby w ogóle komunikacja miejska mogła się rozwijać w całej Polsce i wszelkiego rodzaju inwestycje, które dają nam szansę na to, żeby dokonywać transformacji naszych miast, ale również przy okazji walczyć z ociepleniem klimatycznym, obniżać poziom emisji, że tego typu inwestycje w tej chwili będą powstawały dzięki pieniądzom unijnym, jak
grzyby po deszczu, więc myślę, że wchodzimy w tę kolejną fazę modernizacji naszego kraju i oczywiście również Warszawy dzięki właśnie temu planowi i pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, które mam nadzieję w przeciągu najbliższych tygodni, miesięcy do Polski popłyną. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali ten projekt, oczywiście jak zwykle dla Rady Miasta, jak również dla dzielnicy, dlatego że tutaj ta współpraca była oczywiście konieczna. Dla metra warszawskiego na ręce pana prezesa wielkie podziękowania oraz oczywiście dla wykonawców. Zaprosimy potem państwa oczywiście na obejrzenie całej tej stacji i tam pan prezes będzie mógł odpowiadać również na pytania techniczne. A tak jak państwu powiedziałem, mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli dla państwa konkretne i bardzo dobre wiadomości na temat startu projektowania trzeciej linii metra, co oczywiście, jak zawsze podkreślam, jest uzależnione od pieniędzy unijnych. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego podbudowy stacji techniczno-pocztowej Karolin przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Bardzo proszę. Bardzo proszę o asystę przy umieszczaniu aktu erekcyjnego w tubie. Wszystko gotowe, zakręcamy, zamykamy tubę, ale szanowni państwo, zanim przejdziemy do wmurowania, będzie czas na pytania od państwa, od dziennikarzy. Czy mamy jakieś pytania? Mamy pytania, dlatego bardzo proszę o ich kierowanie do mikrofonu. Ma go koleżanka, która do państwa macha. Przed zadaniem pytania bardzo proszę o przedstawienie się wraz z podaniem nazwy redakcji. Bardzo prosimy o pierwsze pytanie. O ścieżki rowerowe w centrum. Pan dyrektor Puchalski zapowiedział, że będzie nowa trasa w niedalekiej przyszłości. Jak to ma wyglądać i czy będzie to długa trasa? No przede wszystkim oczywiście trwają prace. Jak państwo widzicie, pojawiają się nowe fragmenty ścieżek rowerowych, nawet w pobliżu ratusza, dlatego że chcemy tę sieć rowerową, która funkcjonuje, scalić. Pojawiają się również kontruch na wielu ulicach, również w centrum przy Placu Trzech Krzyży, także łączymy sieć rowerową w miarę swoich możliwości, natomiast w momencie, kiedy będziemy mieli do zaprezentowania te nowe odcinki, no bardziej spektakularne, oczywiście będziemy je prezentować, będziemy o tym mówić, nie chciałbym uprzedzać biegu wypadków. Bardzo proszę kolejną redakcję. Dzień dobry panie prezydencie, Jarosław Wasowski, Gazeta Stoczna. Jak będą wyglądały przesiadki do tej linii metra tutaj na Bemowie? Czy miasto wróci do budowy węzłów przesiadkowych? I co z czwartą linią metra, bo pan zapowiada o trzeciej, a czwarta linia ma być najbardziej uczęszczana według prognoz. Panie redaktorze, zawsze zadaje pan to samo pytanie, ja zawsze odpowiadam dokładnie to samo, a mianowicie sieć metra działa jak naczynia połączone i jeżeli mówimy o jednej linii, zupełnie abstrahując od całego systemu, no to wtedy po prostu skazani jesteśmy na wyciąganie złych wniosków. W związku z tym my budujemy linię po kolei. Rzeczywiście ta czwarta linia zasilana linią pierwszą, drugą i trzecią może przewodzić największą liczbę pasażerów, natomiast ta kolejność jest uzasadniona i dlatego w ten sposób realizujemy inwestycje. Na razie skupmy się na trzeciej linii. Ja myślę, że jak będę mógł państwa w przeciągu najbliższych tygodni poinformować o tym, że zaczynamy planowanie i będziemy mogli również rozmawiać o konkretach, a przecież to jest no, tego typu zmiana, która jest niesłychanie miastotwórcza, ale też no, powoduje bardzo duże konsekwencje dla rozwoju miasta. Jeżeli zdobędziemy na nią na pewno już finansowanie z Unii Europejskiej, jeżeli będziemy to mogli na pewno potwierdzić, bo na razie przecież te gwarancje nie są w 100% pewne, chociaż są bardzo dobre informacje, które płyną z Brukseli, no to wtedy będziemy mogli mówić dalej o planach na czwartą linię, jeżeli oczywiście pozyskamy również finansowanie na tę inwestycję. Mówiliśmy oczywiście o całej sieci komunikacji, dlatego przedstawiliśmy w planach wychodzących na rok, nawet 2050, kolejne linie metra, żeby państwu pokazać, jak miasto powinno się rozwijać, no ale dzisiaj skupiamy się na linii trzeciej,
później będziemy się skupiali na kolejnych liniach. Jeżeli chodzi o te węzły przesiadkowe, oczywiście, że tak. Zresztą ta kompleksowa wizja rozwoju zarówno systemu komunikacyjnego miasta, jak i studium, które co prawda w związku ze zmieniającą się sytuacją prawną w tej chwili prace nad studium zostały zamrożone, bo pracujemy nad planem ogólnym, ale tam też jasno w taki sposób planujemy rozwój komunikacji miejskiej, żeby właśnie zadbać o stacje przesiadkowe, w taki sposób, żeby ten system komunikacji miejskiej działał jak krwiobieg, w którym zarówno linie metra, jak i linie tramwajowe, oczywiście również linie kolejowe były ze sobą połączone na stacjach przesiadkowych, także oczywiście też to planujemy. Zresztą tutaj nieopodal o szczegółach, jak będzie Państwa Pan Prezes oprowadzał, to na pewno bardzo chętnie odpowie na bardzo szczegółowe pytania dotyczące tego, jak konkretnie te stacje przesiadkowe tutaj będą wyglądać i dokładnie takie same rozwiązania planujemy na trzeciej linii metra. Bardzo dziękujemy. Teraz więcej pytań nie mamy, dlatego zapraszam na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Zapraszam Państwa. To jeszcze ostatnie zdjęcia. Jeżeli ktoś z Państwa sobie życzy również wmurować kamień, przyłożyć swoją rękę, serdecznie zapraszamy. Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji prasowej, ale to jeszcze nie koniec. Wszystkich Państwa zainteresowanych wycieczką, objazdem po budowanym obiekcie zapraszamy do minibusów, które są przygotowane i które czekają tuż przed miejscem konferencji. Ja tylko przypomnę, że podróż własnymi samochodami poprzez teren budowy niestety nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa. Film z owego przejazdu po terenie budowy pojawi się w najbliższych dniach, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, jeśli ten zapis konferencji prasowej Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam też do zostania patronem Avizlosza i pozdrawiam ich wszystkich. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!